Chyba przez tę walkę z wampirami taki się głodny był. Tak, Geralt? Chciałbym chwilę porozmawiać. O ile wasza miłość nie ma nic przeciwko temu. Ależ skąd? Słucham, o co chodzi? Wybacz zuchwałość, wasza miłość. Ale jestem ciekaw, jak się poznaliście z Jaskrem. Mogłabyś mi to powiedzieć? Oczywiście, jeśli to nie tajemnica. Och, to stare dzieje. Julian był zaproszony na turniej, który zorganizował mój ojciec. Miał ułożyć pieśń o zwycięskim boju na arenie. A tymczasem napisał najpiękniejszą balladę miłosną, jaką słyszałam. Papa się wściekł i nie zapłacił mu. Ballada była o tobie. Nie wprost. W końcu byłam wtedy żoną Raymunda. Rozumiem. Turniej rycerski odbywa się z wielką pompą. Tak, bardzo sobie cenimy tę tradycję. Moja prababka, Adela Marta, przepadała za turniejami. Strasznie długo nie mogła się zdecydować, za kogo wyjdzie za mąż. Kandydaci do jej ręki, a było ich wielu, często się pojedynkowali. Ademarta uznała, że to niezły sposób na wyłonienie przyszłego męża z puli ochotników. U mężczyzn ceniła najbardziej siłę, waleczność i spryt. Dlatego kazała im brać udział w turniejach. Koniec końców i tak wyszła za najmłodszego syna ówczesnego cesarza Nilfgaardu, którego poznała w podróży na południe. Ale potyczki rycerzy spodobały się mieszkańcom Bokler. Bardzo. I nie tylko im. W kolejnym roku rycerze znowu się zjechali, żeby walczyć ze sobą. Dla rozrywki i dla prestiżu. I tak już zostało. Chociaż nagrodą nie jest ręka księżniczki i połowa księstwa. Boklerskie turnieje słyną na całym świecie. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Dzięki, że poświęciłaś mi czas, wasza miłość. Obowiązki wzywają. Nie inaczej. Rozumiem. Rozumiem i pochwalam.